Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku. No i w tym momencie zróbmy wulkaniczny dwór. Porozmawiam tutaj z Patchesem, co mi powie. We can do business if you like. Patch's Emporium at the Volcano Manor, specially for you. Jako, że mam trochę pieniędzy, to mogę kupić książkę, klucz. O, i tarczę. Tarczę zawsze warto zbierać. Estok. Chyba też nie mam. Sztylet do parowania też nie mam. Także niech to będzie. O, to zobaczymy, co powie. Even after announcing her blasphemous ambitions, she still stands proud. I've never seen a woman quite like her. Cheers for that. No i dobra, jeszcze zmieniłem strój na wulkaniczny dwór. To jest strój wasalnego rycerza, hełm i tak dalej. Cały komplecik. Łuk wycofam może. W ogóle nie mogę używać miecza i teraz tak, stanit, rozmawiałem, dostałem czerwoną kopertę, teraz powinienem ogólnie wyruszyć tutaj, aż pokonać tych dwóch i tak trzeba będzie zrobić, zanim pokonam ostatniego bossa tu. Jako, że idę z poradnikiem, to to wszystko chyba już można wyłączyć. A zobaczymy, jak to będzie na koniec. Stanit, dobra. Nie, stanit, nie ma co rozmawiać, bo muszę iść chyba pokonać tamtych przeciwników. Tutaj już też byłem. Także w międzyczasie, w poprzednich odcinkach. Tu powinna być Raja, ale Rai nie ma, bo Raja jest tu. Co ona chce? Jest jedna sprawa, że tu chyba w pierwszych drzwiach jest ukryta ściana. Nawet chyba jest opisana właśnie tym napisem. Opisana tym napisem. Więc warto ją przeglądać. Jeden cios. Jeśli w tle kogoś słychać, to moja córka śpiewa. Ale z niej nie powiesz, nie poradzisz. Szczątkowy róg. To jest jakiś przedmiot, szczątkowy róg. Ogólnie pan przewodnik zaleca iść tędy, uważać na żółwie, tylko ślimaki. Tutaj i tutaj kolejny ślimak. Jeden, drugi.
Zepsuty perfumiarz Karman. Co to jest zepsuty perfumiarz? Znaczy wiem, że prochy, tylko teraz kwestia... Co to są za prochy? Zepsuty perfum... Przyzywa ducha zdeprawowanego perfumiarza. Bardzo dużo jest. No nie ma czasu, żeby to wszystko nawet wykorzystać. Gdzieś jest... ukryta ściana. A, tu trzeba po prostu chyba wrócić. Trzeba wrócić aż do początku, jak tutaj weszliśmy. I tu na dół, a tu na dole jest gość, który dał mi tą zbroję, czyli wasalny rycerz, którego postaram się w miarę szybko pokonać. Tak działa jego miecz. Pazury wasalnego rycerza, kolejny przedmiot, który on zostawia. Pazury wasalnego nagromadzenia i krwawienia aż 60. Dobra, przepraszam za tę chwilę pauzy, ale były zakłócenia. Jaki gość. Nie, latarnia. Te latarnie sobie zacząłem używać. Ten rzucę misiek. O kurde. Tak działa. Ale fuks. Lecę do góry, bo nie wiem, co tu się dzieje. Kurde. To chyba trzeba tarczę ubrać. Przeszukaj zwłoki. Czyli tu mamy do wzięcia, a nawet nie to, mamy wszystko, co trzeba. Tu na dole jest gdzieś kula. Mamy to. Dobra, teraz w tym miejscu trzeba przywołać. Czy trzeba? Nie trzeba, ale przyda się. Przywołać mimika, bo pierwsze to są psy.
Ale psy to nie problem, bo problem to jest tamta pani, co tam jeździ. I ona już tu do nas powoli zmierza. Zacięła się. Aroma życia. Jakby więcej. Idziemy dalej z naszym kolegą. Wracamy schodami do góry. Takie są ogólnie zalecenia. Kolejna lokacja, w której można się zgubić. Rachu, ciachu i po strachu. I teraz kolega mówi, żeby wrócić tu na dachy. Tędy, tędy, tamtędy. Tu przeskoczyć. Przeskoczyć, tutaj przejść, tutaj spaść. Bo tu jeszcze coś na dachu jest. I ogólnie chyba załatwić tego pana. Czy się uda go podejść? Marok miałby ze sztoreczki. Ten mój mimik tu szaleje. Wielki tasak drugi raz. Tu jeszcze jest chyba jeden. Tam jeszcze jeden. Dobra, spokój. Tutaj za kratami mamy talizman. Chyba talizman. Jeśli dobrze spojrzałem. Nie. Pieczęć złotego drzewa. Pieczęć złotego drzewa to jest przedmiot do inkantacji z tego co kojarzę. Złotego porządku, złotego drzewa. Złotego drzewa mam bardziej wypasiony przedmiot. I teraz zalecają, aby biec tutaj. Jeszcze raz powtarzam, ufam temu panu, który tworzy ten filmik, Just Human. Teraz mamy akcję. Taką, że tu używamy klucza, otwierają nam się te drzwi, ale teraz wbiegamy na górę. Na dole jest żelazna dama, bo tutaj są chłopacy. Nasz kumpel tam działa. A my sobie zbieramy przedmiot. Ale trzeba mu pomóc.
Mamy przedmiot, mamy talizman. To był chyba ten. Znacząco zwiększa maksymalną liczbę życia. Zobaczę, ile to jest znacząco zwiększa liczbę życia. Właściwie nie powinienem tutaj tego oglądać, tylko 1375, no 100. Ale zostawię ten talizman. No i teraz zalecany jest powrót, mimo tego, że można pójść tam, ale stosuję ten poradnik, bo czasami coś można popsuć. Już to nieraz przerabiałem. Będę tak mówił i znowu coś popsuję. W każdym razie tu jest przejście. Tam jest pies. Teraz będzie akcja. Bo tu wychodzimy. Trzeba pooglądać, bo pan tam tak biegnie, że nawet tego nie pooglądam. I tu trzeba przeskoczyć tam. Mimik już przestaje funkcjonować. Co to? Aha, mimik przestał. No właśnie, tam można wskoczyć, kurczę. Dobra, sprawdziłem. Dla wszystkich, którzy by chcieli, to w tym miejscu. Tam jest kamienny klucz. Może tu wrócę, jeżeli będzie ku temu sposobność, ale na ten moment idziemy tu powalczyć z garnkami. Czy tu w ogóle te garnki trzeba bić? Nie będę ich bił. Przecież to jest wielki tato garnek. Niektóre wybuchają, niektóre nie wybuchają. Tarcza dymu. Sprawdźmy tarczę dymu. Drewniana tarcza. Gdzie jest ta? Tarcza dymu. Tu, tarcza dymu, dobra. Tarcza dymu, cios tarczą. Bardzo dużo tu jest przedmiotów. Złoty run. Teraz jest taka sytuacja, że mamy iść niby tędy. Tu przeskoczyć. Naprawdę można się zgubić. Idź to bez poradnika. Możesz iść, zastanawiać się, czy dobrze idziesz. Tu przychodzi jakiś koleś i cię załatwia. Czyli szliśmy tutaj tylko po to, żeby zdobyć tarczę. Szkoda, że tego miecza nie zdobyłem, ale mógłbym go teraz próbować zdobyć. I tego klucza. Jak to niby przeskoczyć? Nie ma talizmanu do skakania. A coś tu jest napisane? Przed tobą klucz, no właśnie. Dobra, powiedziałem, że nierealne i próbowałem, przestałem nagrywać, próbowałem skoczyć i doskoczyłem. Więc jest to realne. Trzeba się wybić z końca i także widzimy się tam na górze. Dobra, wróciłem tą samą drogą, przed którą przed chwilą szedłem i teraz wychodzimy tutaj. Mam nadzieję, że tutaj w miarę wszyscy rozwaleni, pokonani. No mój mimik tutaj zrobił robotę i teraz walczymy tutaj z tym. Mistrzem.
7 butelek to mało. A to mistrz. Znaczy mistrz, no nie taki mistrz, ale trzeba szanować przeciwnika. Teraz z jednej strony jest przedmiot. Krwawy skrzep. Mamy wrócić na drugą stronę. To prawdopodobnie te drzwi są zamknięte, nawet nie będę sprawdzał, ale tu jest przeciwnik. Naszym wspaniałym mieczem, jeden cios, drugi cios, kamień kowalski. I teraz mamy skoczyć tam do tych drzwi. Ciekawostka. Będę tutaj musiał... Ktoś tam w środku jest. Będę musiał to ścinać niestety. W miarę to jakoś wyszło. Mogłem sobie wziąć butelkę, bo to... Trzeba uważać. Tu w środku jest gość. Kostur, maska. I gość. $62,000. Znowu ten pasek. Zbroja alubiryków, czy jak oni się tam nazywają. I teraz znajdzie. Coś tu idzie. No i hełm. Hełm charakterystyczny. Chłopaki polecają, czy pan przewodnik? Pójść tu. Tam jest samo zło na dole. I drabiną do góry. Drabiną do góry, a na górze mamy po prawej stronie przedmiot. To najlepsze jest to, że oni mówią skocz tu. Ryzykowne, czyż nie? Jesteśmy chyba po drugiej stronie tego mostu, albo i nie. A nie, tam byliśmy. Tam byliśmy przedmiot. A teraz jesteśmy tu, bo tu są na górze potwory. Tu mamy po prostu skrót, czyli drzwi, które wcześniej były zamknięte. A których nawet nie próbowaliśmy. Tu siedzieliśmy z tym gościem. A teraz trzeba iść tu. I tu też. To jest ciężki zawodnik. Znaczy ciężki. Ciężki jak cię złapie, ale tak to...
Jak ich szybko załatwisz, to jest w miarę spoko. A następnie lecimy w tą stronę. Patrz, dorwał mnie, co za gość. I zginął. Fajnie, tylko że... Nie fajnie, że... Nie fajnie, że zużyłem butelkę. Ale fajnie, że tu jest miejsce łaski. Więc siadam.